Hej wam wszystkim, tutaj Katsi z przyszłości i dogrywam tutaj drobny komunikat, ponieważ zauważyłam to dopiero po nagraniu dwóch odcinków, czyli tego i jeszcze kolejnego, ale w nim też o tym wspomnę, że coś się stało z moim dźwiękiem, mimo że miałam ustawione wszystko tak jak było przy pierwszym odcinku, to zaczynałam teraz nowy rzut nagrań i po prostu włączyłam program i zaczęłam nagrywać, bo nie podejrzewałam, że coś może być nie tak. Więc wybaczcie mi jakość dźwięku w tym i no, kolejnym odcinku. Nie wiem, co się stało, mam pewne podejrzenia. Tym razem będę już po prostu nagrywać jakąś tam próbkę i sprawdzać, czy nic się nie stało. Po prostu nie myślałam, że przy tych samych ustawieniach coś dziwnego może się stać z tym dźwiękiem. Mam podejrzenia, co to może być, ale no, teraz już tego niestety nie naprawię. A w tych odcinkach działy się tak dziwne rzeczy, że wam tego nie odpuszczę. Więc wybaczcie jakość dźwięków i zapraszam do oglądania tego, co się będzie działo. Oddaję głos Katsi z przeszłości. Hej wam wszystkim, z tej strony Katsi! I zaczynamy od tego pięknego ujęcia Drakena siedzącego na fotelu. W dziwnej pozie. W ogóle Draken ma jakiś magiczny pierścień, którego ja mu nie dawałam. Spójrzcie w tą twarz i w tego królika. Tak więc po tym wstępie witam was w serii z The Sims 3 z różnymi dodatkami, zostałem przy The Sims 3, którą zaczęliśmy ostatnio. Tak wiem, pierwszy odcinek miał być, w sensie odcinki miał być krótszy, pierwszy odcinek ma 50 minut. Tak wiem, postaram się, żeby tym razem było nieco lepiej. I jako, że większości z was, w sumie to chyba wszystkim się spodobało, to póki co kontrolujmy tę serię i zobaczmy, co uda mi się osiągnąć w niej. Więc tak. Zmieniałam tam długość życia i tak dalej, dostosowałam i nie odpauzowywałam. Ustęp historii. Okej. Więc ja. Uff, Morrigan się jakoś dziwnie zbugowały. Morrigan właśnie nauczyła się robić frakonik w skorze. O tak! Więc tak. Trzeci raz Simsy przerywają mi zdanie, albo przerywamy sobie sama właściwie. Mam nadzieję, że gra nie będzie za głośno. Może na chwilę ją troszkę przyciszę jednak. Okej, ja ją odrobinkę podgłośniłam, ale jednak widzę, że te Simsy się tutaj tak drą, że lepiej, żeby mnie było dobrze słychać, niż darcie się z Simsów. Więc może tak. No i zaczynają się jakieś, nie wiem, dziwne plotki Simsowe. Co robi Noctis? Ja kazałam mu się umyć w nowoczesnym tym, a widzę, że Noctis robi to w ubraniu najwidoczniej. Okej. Spoko. Wow. Zignorujmy to. Zobaczmy, co robi reszta. Ja bierz sobie kąpię. O, ta z Drakiem będzie kąpał się w ubraniu. Tak, to jest jakieś szybkie mycie, nie wiem, mycia z przyszłości. Jakiś prysznic z przyszłości. Ja myślałam, że działam normalnie, ale działa, nie wiem. Okej. Okay. Ja, nie wiem, Boże. Widzę, że gra dała mi jakieś dziwne kitki, kiedy jestem rozebrana. To było dziwne. Ale no cóż, mam moje kapcie. W ogóle przyszedł gościu, to był gościu z uczelni, ale nie wiem dlaczego przyszedł o 11 wieczorem. I co? Co? To była pani najwidoczniej, tylko dzień dobry? Ale dlaczego? Dlaczego jesteś goła na moim ogródku i w ogóle... Co zaszło? Co? Dobra, niech ktoś się z nią przywita. Noctis, przywitaj się z panią w bieliźnie. Czy ja się z nią mogę w ogóle przywitać? Czy ona sobie poszła w cholerę? Halo? Co ty robisz w ogóle, kobieto? O, dobra, mogę ją zaprosić. Simsy nigdy nie przestają mnie zaskakiwać, naprawdę. Widzę, że Noctis ma bardzo duże problemy ze wstaniem. I coś wydaje dziwne dźwięki. Nie jestem pewna, czy to był Noctis. My, nie wiem, poszliśmy w kimę, Morrigan śpi, koty... Śpią? Nie będziesz zrobić, żeby się go... Noctis goni panią w bieliźnie, która była lamą. Mój Boże! Nie wiem, jakby... Nie wiem, gdzie jest najdziwniejsza część tego wszystkiego. Poproś o trening maskotki, o tak. Nie, naprawdę, czemu ty kobieta jest w bieliźnie? Co jakby... No bo wtedy dostajesz jakiś tam gratis z aniem kistem, trochę nie interesuje mnie studia w Simsach. Ale interesuje mnie, co odpowiada kobieta, dlaczego jest w bliźnie. I... Lomni pasi, patrzył, co? Agio, co?
Ja po prostu wiem, nie to zrobiłem, to oczywiście przyspieszam trochę. Dziwi po prostu, że nie mam jakby pełnego koła interakcji, a może dlatego, że ta pani jest jako maskotka? Nie mam pojęcia, zignoruję jej to jest panie. Ja jak już wstanę, to potem obiad. Mimo, że jestem sama wampirem, nie będę jeść tego jedzenia, kurde. Goddammit, no nic, na śniadanie będą chodzić. Podałam wam... Okej? Okay? Tak? Dobrze, pani zrobiła salto. Podałam wam listę modów. Jest tam mod do tego, żebym mogła gotować zawsze jakby wszystkie dania, niezależnie od pory. I mogę też... Czemu idziesz spać, Noctis? Kupować wszystkie jakieś tam rzeczy w sklepach. Tak, jakby rzucało to błędami, to po prostu nie, to jest coś od modów. Zamiast wywalać grę, to po prostu rzucę jakimś tam błędem. Dobra, niech ona posiedzi łaskawie spać. Moja postać jak stanie, to gotuje wszystkim śniadaniko. Ja... Jako, co? Czemu ta rzeczka ma stać? Co się... Czy to w ogóle istniało, kiedy wychodzimy z C3? Zwątpiałam na tym, co kobieta odwala, a w tym czasie się przyspieszył, bo wszyscy poszli spać. Ja mówiłam, że będę w razie czego wycinać jakby spanie, ale moja postać zaś się obudzi ogólnie, więc już nie będę tego wycinać. Mówię, ty nie wiem, może pół minutki, ale jeśli normalnie jeszcze chcę spać, to będę to wycinać, ale co odwala? Co ja wyszłam z taką sytuację, jestem z Simsy chyba nigdy nie przestanę mnie zaskakiwać. Noctis nie może iść spać, jest dobra, wyproś tą kobietę może. Idź sobie. Ewentualnie tylko go obudził, nie jestem pewna. W ogóle ja tylko tą włączyłam niby jakąś tam, nie wiem, autonomię czy coś, ale widzę, że one i tak średnio dbają o swoje potrzeby, więc będę do nich zaglądać. Okej, okay, i pani z tryb pszczelarza wychodzi. Zignorujmy to wszyscy. Tak będzie dla nas lepiej, mam wrażenie. Tak, mam też łazienkę wszystko w jednym, czyli po prostu zadba to o wszystkie potrzeby Sima jednocześnie. Nie wiem, skorzystam z tego w sumie. Bo Morrigan się nie kąpała chyba. No to wychodzi, to dziwne. Nie wiem, czemu też mi się czas od... Aha, bo koty wstały, no tak. O, i Morrigan wstała. Z jakiegoś powodu! Koty mnie chyba budzą, czy ja mogę... Nie mam pojęcia, co zeszło. Morrigan, wracaj spać, jest trzecia w nocy, czwarta. Jezu, jak te koty się drą strasznie! O co chodzi w ogóle? Czemu te zwierzęta się tak niemiłosiernie drą? Tak, powinnam pewnie pauzować grę w sumie, kiedy kaszlę, bo będzie mi wyciąć te wszystkie kasznięcia, mam nadzieję, żeby na tym pamiętać. Kot, żebrze, chyba żarcie. I w ogóle nie wiem, czy moja wampirzyca, w sensie ja wstałam o 5 rano, ale... no cóż. Prówki. Okej, okay, teraz będziemy bardzo śledzić to, co robią ci Simowie. Ja nigdy się tak za bardzo nie przyglądałam, jak gram sama, ale... Chodziłam prawidłowo, trwaj. No spoko. Od Rakiej też wstał, bądź pewnie czekał na... kot się skaftował. Okej! Okay. To było dziwne. Też. Ponownie to zignoruję. Draka akurat załapie się na śniadanie, akurat wstał na śniadanie. Nie wiem, Noctis może kiedyś wstanie, to też zje śniadanie. O, Morrigan zaraz wstanie. I na szczęście tutaj można też chować jedzenie na później, więc mogę to wrzucić do lodówki i kiedyś tam zjeść nawet. Jezu, tylko... Molly właśnie niszczy gazetę. Dwie tyfy. Co? Czemu? Czy ja mogę tego uczyć? Ja wiem, że zrobiłam jakby agresywną, ale... A, czyli ona coś żarła chyba z podłogi. Ale co? Nie wiem. Skarżę ją za to wszystko. Rysia... Jezu, Rysia mnie nie lubi. Rysia nie lubi nikogo. Czemu Rysia jest takim dziwakiem? Co jest z tą nie tak, Rysiu? Te koty są dziwne. Ale, no, cóż. Potem Bella ją pobiega, więc pogania i będzie spoko. Nie, od razu będzie lepiej. A, tak, moja postać jakby trzyma parasol, ponieważ jest wampirem. Więc będzie trzymała parasol i będzie płonąć w słońcu.
Głaskam tego kota, bo tam będzie smutno, tylko go opieprzam. Ale wtedy ona się może uczyć jakichś tam złych zachowań i tak dalej. A nie chciałabym jednak, żeby rozwalała mi chatę. Dobra, ja będę kucharką. Mój wypadałoby się nauczyć go gotować, więc może zrobię jeszcze coś do jedzenia. O, może gofry. Gofry brzmią spoko. Moriga chce odwiedzić Egipt. Może kiedyś. I w ogóle... Morrigan nauczyła się już jakiegoś przepisu, więc może uda nam się go zrobić. Tak ogólnie to będzie musiała zbierać jakieś robaki i tak dalej. Ja może zatrudnię sobie... Nie, chuj, nie jesteśmy. Ha, mam 900 simoleonów, super. Chciałam zatrudnić pokojówkę, ale w takim przypadku wezmę po prostu gościnę. Gościnna niestety nie zbiera prania, a simowie jakby zostawiają pranie. Było mi kosz na pranie. I będą zostawiać je na podłodze bardzo często, dlatego chciałam pokojówkę, bo jakby mod kościny, w sensie dodatek kościny jakby nie ogarnia prania i kościna nie sprząta prania. Więc tak. Drakej. Oj, jak to dziwnie wygląda. Weszłam jakby na wyższe piętro, mimo że go nie ma. Tak, teraz wszyscy będą chcieli odwiedzić jakąś zagranicę i tak dalej, tylko że no, nie mam pieniędzy. No cóż, więc Drakej pójdzie grać. Skate. Noctis wreszcie wstał. Tak, mamy jedz resztki, czyli to jest to właśnie, co wcześniej przygotowałam. O, Morgan może zrobić plakonik rozkoszy. Drake jednak nie będzie grał z poparciem swojego kota za to, że niszczy nam chatę. Świetnie. A, Drake jest strachliwy i spierdolił przed kościzdą. Cudownie, po prostu zapowiada się super. Dzisiaj jest świniakiem, więc ogląda gotowanie. O mój Boże, to jest tak super urocze, że nie jestem w stanie za to zganić. Czy możesz przestać uciekać przed gościnną i zganić tego kota za to, że niszczy nam chatę, proszę? Co to za jakby półnaga pani przyszła do mnie? Tak bardzo nie wiem, co się dzieje ogólnie. Ale nauczyłam się gotowania. A Noctis zaraz kiedyś nawet pojedzie do pracy. W ogóle nie wiem, czy przyjeżdża po niego samochód, skoro ma swój. Okej, wracamy, miałam save'a. Więc tak, nie wiem, czemu pan oficer przyjeżdża samochód, skoro ma jakby swoje auto. O, koty się lubią. Ale uroczo, to jest film jedzonka. Nie, niech się ogląda gotowanie. To jest tak super urocze, że nie mogę jej tego odmówić. A Morrigan się ogarnęła trochę. Czyli nie wiem, Kościla póki co trochę odpada, bo Drake się jej boi, ale no cóż. Dobra, bo mogę dorzucić zioło do tych gofrów. Okej. Odłożę resztki. Drake czeka przed Kościlą w popłochu. Super po prostu. Każdy z nas chce wyjechać generalnie gdzieś indziej z tego co widzę, ale no i tak póki co nie mamy pieniędzy. Więc cóż. I Drake ucieka. A Mori znowu niszczy gazetę. Świetnie. Jedynymi pragnieniami Drakeja póki co są te dotyczące kotów. Ja po prostu, mój Boże. Morrigan stoi i stoi w ogóle w bieliźnie i nie wiem, patrzy się na swój ten. Właśnie tak, Morrigan jest też magiem, więc mogę kazać jej bawić się magią. I mogę kazać jej przyzwać jabłko. Tak, to jest po prostu zabawa magią. I w ten sposób będzie się uczyć jakiś tam zaklęć. Mamy prekonik rozkoszy, czyli nie będą znudzeni ani samotni. Ale właśnie teraz jak Morrigan nauczyła się już czegokolwiek, to mogę zarejestrować samo zatrudnienie jako alchemik. To jest też ciekawa sprawa. Ja chyba mogę uczyć się jakichś przepisów, które wczoraj nakupiłam. Zanim podkładam te książki. Mogłabym to zrobić oczywiście ręcznie, przyciągając je do szafy, w sensie, ale jestem zbyt leniwa na to. Drake biega w popłochu. Dobra, każę mu zjechać po prostu na dół i nie wiem, pograć w coś, bo jest dramat koszmarny. O, widzę, że Morrigan całkiem szybko eksplitą magię ogólnie. I mówię jakieś dziwne czary mary rzeczy. Jezu, kot rozwala nam Doniczkę, o mój Boże. Tak, Morrigan nauczyła się nowych czarów, super.
czysty chaos. Dragaj poszedł grać w gry, gdzie Kościda nie będzie mu w tym przeszkadzać, bo się jej boi, jest super po prostu. No ty poszedł do pracy, jest przynajmniej tyle. A ja odkładam książki. O właśnie, może mogę coś zrobić z tymi rybkami, co to znaczy zapewnię obsługę cyfrową. Aha, karma chyba leci, tak mi się wydaje. Okej, okay, zignoruję to. No, Morrigan biegnie zarejestrować samozatrudnienie. Kościelda wynosi talerze. W ogóle, Jezu, jakie to jest urocze, nie? Ja mam pokojówkę, która jest szkieletem. Mnie to zachwyca. O, ja mogę nauczyć się nowych przepisów i będę to robić, dopóki nie pójdę do pracy, w sensie, nie, do rodziny. Bo kucharz pracuje dopiero na 15 najwidoczniej. No, kiedy jako polityk poszedł do pracy całkiem szybko, położył drugi, ten kot znowu rozwala wszystko. Jakbym miał już pieniądze, to może zatrudnię jakąś pokojówkę, ale żeby... Tak, tak. Obowiązki dla Mienka. A żeby Draki za chwilę nie uciekał z krzykiem po prostu, jak chce coś zrobić. Ja chcę zganić tego kota za to, że niszczy nam wszystko ogólnie. Ale bardzo ze mną to walczy. O, żyga, to w ogóle jest schludny siusiaj. No okej. Okay. Nie wiem, cokolwiek. Dobra, to, że jest agresywna, to on zostawia akurat, ale nic, żeby niszczyła wszystkie meble. Come on! Nie nauczyłam się nowego przepisu. Strzec zdolny, dobra, spokojnie, niech tam sobie koty mają jakieś marzenia na kocie, czy coś. Rysiek zwykle chce żreć, nic nowego. A, no tak, zapomniałam kazać i powrócić Morrigan do domu. I stoi pod ratuszem, patrząc się, co zrobić ze swoim życiem najwidoczniej. Nie wiem, Draki póki co głównie zajmuje się kotami. Prawie jak w życiu. O mój Boże, Draki został uwięziony w windzie przed chwilą. O Jezu, żałuję, że tego nie widziałam, to musiało być piękne. Ja... O, czysta znajka. O, super, Mori przestała być niszczycielska. Nie wiem, dałam jej tą cechę, bo taka jest, ale jednak nie chcę, żeby rozwalała mi cały dom. Dobra. Draka niech się tam ogarnie. I może pójdzie zaraz. O, niech sobie pogra w przygodę fantazę. Albo nie, w sensie fiction. Dobra. Tak jak mówiłam, Rysia jak zwykle żre. A Morrigan wraca może nawet do domu kiedyś. Jezu, wszyscy chcą mieć interakcję z kotami, jakie to jest urocze w ogóle. No i właśnie Morrigan, jako że jest czarownicą, to kiedy w jej pobliżu jest kot, to ma pozytywny nastrójnik. Przez to, że ma kota w pobliżu. Może nawet zaraz się pojawi. O! Zwierzęcy chowaniec. I działa to na jakieś tam małe zwierzaki i koty właśnie. O Jezu, jabłko, które wyczarowała Morrigan jakoś przerażającą, ale właśnie chciała na nią rzucić skilla, zobaczmy co jej wyjdzie. Mesha! Okej! Okay. Super, złe na się mam odrywa mnie, ale to sprzeda, bo chcę zrobić z tym coś dziwnego. Okej, okay. To niech Morrigan po prostu nauczy się jakichś tam przepisów, bo wiadomo. A i teraz, okej. Okay. Jako, że jest samozatrudniona, to po prostu jej praca polega na tym, że musi sprzedawać to, co wytworzy, czyli no w jej przypadku jakieś tam alchemiczne rzeczy. I generalnie mamy też ul, ciągę, lekarzem pszczoły, nie wiem, zbierz miód, cokolwiek. Nie mam pojęcia, jak działałem w pszczoły w Simsach, nigdy ich nie miałam. No, po mnie przyjechał samochód do pracy, może wreszcie mogę jechać teraz w piżamie, żeby nie było takie... O mój Boże, to ubranie. Dragie też jest w piżamie. Rysia... Nie wiem, nie byłam pewna, gdzie ten kot miał głowę, ale śpi o tym, że nie chce być kąpana. Okej. Okay. Just koty things. Mori patrzy do rybki. Też spoko. W sumie też trochę kotu dałam im te rybki, więc widziałam, że to będzie całkiem urocze. Dragie jest za głośny, kiedy gra. Morrigan nauczyła się słowa przyjaźni.
To chyba będzie, nie wiem, nawiało Simów do nie wiem, do przyjaźni swojej misji mamy, tak na logikę. A w ogóle tu mogę wybrać jakieś dziwne rzeczy. Ustal kolor fal czyszczących. Borówkowy to jest kolor czy smak? Korzenny to chyba jednak smak w takim razie. Co my tu jeszcze mamy? Losowe. Morska piana, jasnoróżowy. Nie wiem, o co chodzi, nigdy nie miałam tego prysznica. Nie będzie zielony. I każe się umyć Drakajowi. Dobra, zobaczę, czy będę mogła przygotować ten eliksir. Widzę, że mi nawet idzie z niej pszczołami trochę. W sensie Morgan. Wow, Noctis jako polityk dostał zlecenie z pracy. Przeczytaj Woskuj do samego końca i wróć do pracy. Czyli musi przeczytać książkę, od której Woskuj do samego końca, żeby poprawić swoją ocenę pracy. Okej. Okay. To ciekawe. Noctis już wrócił, a ja dopiero pojechałam do pracy. Nie wiem, niech sobie ktoś... Boże, muszę sprzedać tę lampę. Nie wiem, może niech sobie Noctis popływa? Bo czemu... Wow, nurku z rurką. Dobra, okej, okay, jestem zachwycona. Bo w sumie czemu by nie? Po coś mamy ten basen. Więc niech sobie popływa. O, przegapiłam kąpiel, goddammit. Dobra, może następnym razem zobaczę. Draka jeździ sobie goferka. A Morrigan robi kolejny eliksir. I tu coś w ogóle wybucha. Podjedźmy. W ogóle tak sięga. Niestety jakoś jest taka, że nie da się rozczytać. Zresztą i tak pewnie byłaby w Simlish. Ale no, ale to miałaby wyglądać całkiem ciekawie. Oczywiście nie wiem, jakoś super dużo nie będzie się działo pewnie, nie wiem, przynajmniej na początku tego odcinku. Chcę pokazać wam też przynajmniej w tym właśnie nie wiem, pierwszym normalnym odcinku jakieś tam życie tych Simów. Potem może postaram się doprowadzić do jakichś dziwnych rzeczy i tak dalej. Też chciałam pokazać wam taki, nie wiem, dzień z życia Sima, tu w ogóle leży jakaś skała pod nosią. A potem no oczywiście, nie wiem, zaraz zapoznam moich Simów z jakimiś sąsiadami, będę to robić pewnie gdzieś tam pomiędzy nagraniami też trochę. Ewentualnie cały czas właśnie nagrywać i ewentualnie to przycinać, ale chciałabym właśnie na początek pokazać wam w ogóle, co się dzieje, jak ci Simowie, nie wiem, zajmują się sobą. Morrigan się nie udało zrobić eliksiru. Dlatego, nie wiem, ten odcinek pewnie będzie taki praktycznie niewycinany. Nie chcę mi koty. I może w sumie odwieźmy naszych jakichś sąsiadów, może niech Draka się wreszcie pobierze. I takich mam sąsiadów, bo tu mamy cmentarz. Mamy bar. Jakieś sąsiedzi. A ja też właśnie wprowadzę. Dobra, to może, nie wiem, wprowadzę teraz sąsiadów. Cześć, za chwilę do was wracam z nowymi sąsiadami. Okej, okay, ja jestem oczywiście sobą i nie odciszałam mikrofonu. Chyba od save'a, którego robiłam. O mój Boże, po prostu. Więc ja to po prostu wytnę wszystko bez tego, żebyście oglądali to bez dźwięku. A więc tak, Drakej przyjechał swoim Drakej mobilem do sklepu na zakupy. Ale zapomniałam, że nie mam pieniędzy, więc zapisałam tą listę zakupów, bo praktycznie nic nie kupię. Więc tylko zapisałam tylko listę zakupów. Morrigan nauczyła się kilku eliksirów i zrobiła, nie wiem, teraz uczy się magii. Moja postać zasadziła ogródek, w sensie ja, o, w ogóle tak, nie jestem pewna, czy to już było, ale mamy pokojówkę, która powiesiła kurwa pranie na zewnątrz, mimo że pada deszcz i może mamy suszarkę, ale dobra. Ja zaczęłam sadzić właśnie rzeczy i głównie po nie miałam jechać do sklepu, ale zapomniałam, że nie mam pieniędzy, nie jestem tego przyzwyczajona, żebym była biedna w Simsach. Więc póki co będzie, to musiałam niestety czekać na liście zakupów. A Noctis się w ogóle rozchorował i rozsiewa zarazki, i to jest dziwne. Nie miałam takiej sytuacji i nie zauważyłam, żeby dało się, nie wiem, wysłać go do szpitala czy coś. I w ogóle Noctis znalazł Shopa, który gdzieś uciekł, o jest tutaj. I go oglądał i teraz mógł, może go pogładzić w ogóle. Ale nie wiem, czy ten Shop mu pozwoli na to. I Noctis jest w ogóle koszmarnie zmęczony, poszedł w odwiedziny do sąsiadów. Ale Morrigan ma dla niego eliksir. Nie, kot mnie syczał w ogóle. I nie słyszę dźwięku z gry, nieco mnie to niepokoi. Czyli nie, żeby Simsy miały jakieś dźwięki, ale... coś powinno być. Faktycznie widzę teraz na podglądzie, że w ogóle ten ekran jest strasznie ciemny. Więc... tak, miałam odwiedzić sąsiadów, ale to zignoruję. Więc może tak. Tutaj zakończmy. Ja jeszcze zobaczę, czy mogę rozjaśnić samą grę, bo jak nie, to oczywiście będę próbowała to rozjaśnić w
montażu. Drag jest to przed domem. Mam nadzieję, że nie usiadłam za dużo, ale no, podsumowałam to najważniejsze, co na pewno uciekło gdzieś tam, więc moje zakupy bez pieniędzy, Noctisa stojącego chorego pod domem z jakiegoś powodu. I myślę, że w sumie tyle wystarczy tych wrażeń na ten odcinek. Działo się niezły chaos przy tylu osobach i tylu zwierzakach w sumie. Ale mam nadzieję, że jakoś to ogarnię. Mówię, właśnie nie wiem, te pierwsze dwa czy trzy odcinki. Boże, to nie jest łazienka Morrigan, pierwsze dwa czy trzy odcinki chcę jeszcze zrobić takie, żeby pokazać, jak faktycznie wygląda ten dzień simowy i nie wycinać zbyt dużo. Noctis sika w naszej łazience i Drakuj przez nie może do niej wejść. Nie mam pojęcia, co się dzieje, naprawdę. Więc nie chcę za dużo wycinać. No tutaj oczywiście bytne to, co no, mówiłam z wyciszonym mikrofonem, ale chcę wam też pokazywać trochę tych simowych dni. A potem przejdziemy do różnych dziwnych rzeczy, ale właśnie wprowadziłam sąsiadów. A może po sobie potem nie odciszyłam mikrofonu? No nieważne. Wprowadziłam sąsiadów, nie mogę wam ich teraz zademonstrować za bardzo, bo się nie pokazują, o ile ich nie znam. Ale nie mieszkają tutaj obok, są to sąsiedzi. Mam nadzieję, że nie powtarzam, ale wydaje mi się, że właśnie potem nie odciszyłam mikrofonu. Są to sąsiedzi, których ja gdzieś tam zrobiłam w swoich rozgrywkach i po prostu wprowadziłam ich, żeby zaludnić się to miasto różnorodnymi jakimiś dziwnymi stworzeniami. Więc dobra, ja spauzuję. Zakończę tutaj i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie!